Hej, witam wszystkich w kolejnym filmie. Chciałem sobie użyć pilota do włączenia sobie rekord, ale wcześniej działa, więc muszę go naprawić chyba, albo baterię wymienić. Ale do rzeczy, co my dzisiaj tutaj mamy? Aldi Silver 50 z silnikiem dwusuwowym 1PE40 QMB. Co klient mi tu zgłosił? Że nie ma ładowania. Sprawdzić akumulator. Klient przywiózł to do nas z serwisu z sąsiedniego miasta, gdzie chyba ktoś nie potrafi sobie z tym poradzić. Stwierdzili, że uszkodzona jest prądnica. Klient był po takiej prądnicy u mnie, ale wzrokowo stwierdziłem, że ta prądnica raczej jest dobra. Ale następny problem, który tu jest, to nie ma iskry, także nie wiem, czy to nie będzie dla Pawła tylko ładowania, ale również naprawy iskry. Dobra, trzeba teraz zdiagnozować, co jest zgrane, dlaczego nie ma iskry. Co było przyczyną może, że tej iskry nie ma, dlaczego ona się zgubiła, słuchajcie. Widzę, że przewody są odwrotnie podłączone, bo pomarańczowy powinien być do czarnego tutaj w CFC, a czarny jako masa do zielonego. Dobra, zaraz Wam powiem mniej więcej, jak to można sprawdzić i będziemy kontynuowali naprawę. Okej, moi kochani, teraz Wam pokażę, jak w prosty, domowy sposób zdiagnozować, czy stator nie jest uszkodzony. To jest tak banalnie proste, że mogłoby się wydawać, że prościej nie może być. Wiem, niektórzy fachowcy, którzy tutaj piszą na moim kanale, stwierdzą, że to jest błędne diagnozowanie, ale jak zaczynałem i nie miałem profesjonalnych przyrządów, znaczy miernika z wypełnieniem, albo oscyloskopu, bo takim urządzeniem można takie impulsy mierzyć, no to powiem Wam szczerze, było ciężko. Dobra, drugą sprawą, którą chciałem zauważyć, dobra, to wrócę do tego potem. Moi drodzy, silnik kręci, jakaś tam elektryka działa, iskry nie ma. Teraz sprawdzimy, co jest przyczyną, że to nie działa. Jak sprawdzić taki stator? Na dwa sposoby. Można użyć miernika, mierząc oporność, impulsatora i cewki zasilającej moduł zapłonowy. Oczywiście wszystko mierzymy między masą, tak? Ale dobra, załóżmy, że nie mamy miernika. Wyrzucamy miernik. Nie macie oscyloskopu, żeby szczytowe napięcie impulsatora zmierzyć albo napięcie tej cewki. Więc jest takie proste rozwiązanie i to bardzo proste, banalnie proste. A co, z czym jest to narzędzie? Jest to zwykła dioda LED, która kosztuje 30 groszy. Złotówkę to już nie kosztuje, bo to już jest tak tanie, że masakra. To jest akurat dioda czerwona. Świeci na czerwono w białej obudowie. I powiem Wam, pokażę Wam, jak to zrobić. Zrobię tutaj zoom sobie na ten cały, że tak powiem, majdan. Moi drodzy, teraz jak to diagnozować? Żeby sprawdzić impulsator, podłączamy jakąkolwiek nóżkę z diody LED do przewodu z impulsatora. Tutaj jest akurat biały z czerwonym paskiem. Są też czerwone z białym paskiem albo białe z czerwonym paskiem. Albo jeszcze jest niebieski z białym paskiem. O, tak to wygląda. Drugi koniec diody wkładamy do wtyczki z masy, ponieważ nie zawsze masa tutaj jest podłączona. No i kręcimy sobie rozrusznikiem, dioda zaczyna nam migać. Powinna zacząć migać. Zoom zrobię, bo ja tego nie widzę w monitorze tutaj. Dioda musi migać na czerwono. Widzicie, dioda miga. Jeśli ta dioda miga, to na 1000000% impulsator mamy sprawny. Na 1000000%. To mówię od razu z pełną odpowiedzialnością. Jeśli ona w ogóle nie miga, no to znaczy, że jest uszkodzony. Sprawdzenie cewki zasilającej moduł. Tu jest dosyć wysokie napięcie, więc wkładamy jeden koniec do przewodu czarnego z czerwonym paskiem. Drugi koniec oczywiście do masy. W tej wtyczce akurat masa jest czarna, ale z reguły ona jest w chińskich pojazdach zielona. Wkładamy to i teraz nie kręcimy rozrusznikiem, tylko wystarczy, że lekko obrócimy, kołem magnesowym, zobaczcie, niewielki obrót, a dioda świeci. To też jest dowód na to, że stator mamy ok. Podobnie można sprawdzić też cewki z ładowania, ale to już jest inna bajka, bo zobaczcie, cewki ładowania też działają,
Więc jeśli nie ma ładowania, no to gdzieś jest problem po stronie raczej, moim zdaniem, po stronie regulatora napięcia, prawda? Także to jest taki najprostszy sposób domowy na sprawdzenie tego, czy mamy dobry stator. Jeśli mamy wykluczoną awarię statora, no to wiadomo, że trzeba sprawdzić instalację od momentu tutaj podłączenia tej instalacji z silnika. Może odwrócę sobie trochę kamerę. Instalacji od silnika, gdzie podłączamy silnik do wiązki, aż do modułu zapłonowego. No najlepiej sprawdzić to w ten sposób, że miernik sobie włączamy na test ciągłości obwodów. Co to jest test ciągłości obwodów? Zwieramy i piszcze. To jest test ciągłości obwodów, moi drodzy. Więc wszystkie przewody, które idą nam od, oczywiście jeśli mówimy o zapłonie, od modułu do tutaj kostki modułowej, trzeba sprawdzić. Powiem Wam tak, to jest dosyć leciwy motor, bo to jest 2003 roku. Nie wiemy, jaka była jego historia, kto jak o to dbał. Tutaj mamy moduł zapłonowy, to Wam za chwilę go pokażę. No i sprawdzam sobie kolejno wszystkie przewody. No to pierw zobaczymy przewód, czy będzie piszczał nam zasilania cewki zapłonowej, zasilania modułu, przepraszam. Jest OK. Potem sprawdzamy impulsator, biały z czerwonym paskiem. No i też podłączamy się i sprawdzamy. Jest OK. Skoro to nam tutaj przychodzi, bo akurat nie mówimy w tym momencie o tym ładowaniu, to omijamy. Szukamy w tym momencie iskry. Sprawdzamy sobie jedną ważną rzecz w module zapłonowym. Ja tu może troszeczkę podniosę kamerę. Postaram się to jakoś pokazać, zbliżyć. O właśnie. W każdym module zapłonowym mamy taki przewód czarny z białym paskiem. Ten przewód, zwierając do masy, wyłącza nam zapłon. Po prostu robi zwarcie do cewki zasilającej, z tym w module to się dzieje oczywiście już, z tym przewodem czarnym z czerwonym paskiem. No i jeśli on do masy będzie nam zwierał na włączonej stacyjce, to znaczy, że ten zapłon mamy cały czas wyłączony, to musimy szukać teraz zwarcia po prostu na instalacji albo w cewce. Dobra, cewka na cewce, na stacyjce, przepraszam. Stacyjka włączona, nie piszczy, wyłączam stacyjkę. To jest źle. Przepraszam, piszczy. Włączę stacyjkę na on. Nie piszczy. To znaczy, że ten układ tutaj zapłonowy jest OK. Dobra, co nam zostaje? Albo zaśniedziałe przewody, albo uszkodzony moduł, albo uszkodzona cewka zapłonowa. No to teraz co? Podłączymy to wszystko z powrotem. Spróbujemy to jeszcze raz sprawdzić, czy będzie ta... Ta iskra się nam pokazywała. Podłączymy wszystkie przewody. Czasem zaśniedziałe przewody, takie zardzewiałe, no może nie zardzewiałe, ale zaśniedziałe, z takim nalotem uniemożliwiają styk między dwoma metalami, no i zdarzają się takie rzeczy, jak się zdarzają. Sprawdzamy. Aha, zżarło i zdechło. Dobra, tu nam wyskoczyło, powiem Wam, tu jest jeszcze jedna taka rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Ale zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, o co mi chodzi. Tego nigdy nie róbcie. Ja to robię w celach, że tak powiem... O! Pokazała nam się iskra. Chyba było to winą przewodów, które były zaśniedziałe. Potem wszystkie przewody oczywiście zabezpieczę sobie wazeliną techniczną. Wszystkie łącza. Pokazała nam się iskra, jak widzicie. Moduł OK. Cewka OK. Tylko przełączymy sobie tutaj, o! Masa musi być w zielonym, zaraz Wam to pokażę, bo to tutaj jest porąbane tak, że o, zobaczcie. Pomarańczowy przewód jest dodatnim przewodem, a czarny jest ujemnym, minusowym, więc pamiętajcie, ta biegunowość tutaj musi być zachowana, ponieważ tutaj te impulsy idą w prądzie stałym, także to nie jest prąd przemienny, więc tutaj musi być biegunowość zachowana, żeby ten motor po prostu pracował. Kiedyś Wam zrobię film i pokażę, co się dzieje z silnikiem, jak mamy zamienione bieguny na przykład w impulsatorze, że są masa po prostu pomylona z tym biegunem, gdzie z tym przewodem, gdzie ma impuls wędrować do modułu. Jedna zasadnicza sprawa, moi drodzy, co tu jest w tym skuterze nie tak jeszcze teraz, na szybko.
Ja wam to pokazuję. Zobaczcie, jaki tutaj jest zastosowany akumulator. Powiem wam tak, bardzo dobrej firmy akumulator, bo ja je też sprzedaję. Używam do różnych innych rzeczy, nie do motoryzacji, bo to nie jest akumulator, który stosujemy w motoryzacji. Możemy go stosować w elektrycznych napędach, w hulajnogach, w motocyklach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest akumulator, który jest przeznaczony do rozruchu silników, bo musicie pamiętać, że tu jest tak potężny prąd rozruchu, że przy dobrych wiatrach może rozsadzić taki akumulator, no, narobimy sobie biedy. Poza tym styki, które tutaj są na tych konektorkach, po prostu są takie straty prądu, że to może zacząć nam się palić. Nie daj Bóg, ja teraz skręciłem ten akumulator, słyszeliście, bez obciążenia, bez wkręconej świecy, a jak już słabo kręcił, a co dopiero jak świecę wkręcimy, mogę wam pokazać, czy on w ogóle ruszy ten akumulator, tą instalację. Także słuchajcie, no, takich akumulatorów nie stosujemy, pamiętacie, to jest naprawdę bardzo ważne. To nie są akumulatory przeznaczone do takich zastosowań. To samo tyczy się samochodów nowoczesnych systemem start-stop, gdzie są akumulatory o danej pojemności, na przykład 105 amperogodzin, 100 amperogodzin. No i ktoś sobie wymienił, bo też miałem taki przypadek, bo sprzedaję takie akumulatory, handluję tym i montuję. Więc ktoś sobie po prostu kupił taki akumulator u mnie, zamontował go do samochodu i stwierdził, że w samochodzie mu świeci błąd, że bateria jest uszkodzona. Z tym, że sprzedawca nie powiedział mi, że potrzebuje akumulator do samochodu systemem start-stop, co jest bardzo ważne. To są specjalne akumulatory, gdzie układ elektryczny, pokładowy komputer samochodu wykrywa sobie po prostu ten akumulator i wie, że to jest ten. No i ten samochód wtedy w ogóle nie odpalał. No, są jaja jak arbuzy. Dobra, zobaczcie, co się będzie działo. Teraz sprawdzimy z tym akumulatorem, jak jest wkręcana świeca przy obciążeniu. Na takich obrotach on w ogóle nie odpali. Styki się zaczynają grzać i to cholernie. Szkoda, że tego nie potrafię tutaj zmierzyć, tej temperatury. Także takie akumulatory nie są przystosowane, moi drodzy, do pracy w silnikach z układem, że tak powiem, rozruchu elektrycznego. Ok, skoro mamy iskrę i mamy mniej więcej wszystko uruchomione, tu jeszcze widzę jakiś wyciek oleju, jest wyciek oleju taki dosyć spory, ale nie wiem, czy klient będzie to chciał naprawić, bo tutaj głównie chodziło o to ładowanie. Ja tu zamontuję odpowiedni akumulator, tak jak powinien być, i będziemy próbowali to uruchomić i zobaczymy, co dzieje się z tym ładowaniem. Ok, sprawdzamy teraz, czy będzie ładowanie. Podpiłem o odpowiedni akumulator. Tu mamy miernik, który nam wyświetla poziom ładowania. Więc uruchamiam silnik. Powiem tak, ładowania nie ma, jak widzieliście. Ale światło świeci, więc trzeba zobaczyć, co dzieje się z tym regulatorem. Teraz zlokalizuję sobie ten regulator. Podejrzewam, że będzie usytuowany z przodu, jak w większości pojazdów. Więc oddalę kamerę, żebyście mogli mnie widzieć, czy coś tam więcej. Więc przednią czaszę ściągam. No i szukam po prostu tej usterki dalej. Znalazłem, moi drodzy, regulator. Regulator jest tutaj, ja tylko zdjąłem tą osłonę. I jest sobie regulatorek tutaj. O, tutaj. Tylko zobaczcie, jak jest złożona wtyczka. Praktycznie jakby nie było styku. Spróbujemy to z powrotem wcisnąć tak, jak należy. Uruchomię silnik i sprawdzę, czy jest ładowanie. Ustawię kamerę tak, żebyście mogli również to zaobserwować. Czasem mnie niektórzy serwisanci, mechanicy, normalnie rozwala mnie to wszystko, jak widzę, jak mi to robią. Ja nie wiem, czy tutaj... Aha, dobra, jest okej. Okay. Dobra, co, palimy, nie? Spróbujemy. Na świat, bez świateł i na światłach, więc raczej tego ładowania nie ma. Ja podejrzewam, że ktoś zrobił taki numer, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. D
dym zobaczył nasz monitoring, zaczął piszczeć. Dobra, ja zdemontuję ten regulator. Zobaczymy, co to jest. Oj, już widzę tutaj stara szkoła. Powiem tak, jak widzę coś przykręconego w takim rurze, śrubą na śrubokręt płaski, to już wiem, że tutaj był taki fachowiec, że... To nigdy. No, to nigdy nie było płaskich główek w śrubach, więc to już nie jest to, ale włożył co miał, więc i tak przykręci, więc jest dobrze, wymienimy to. Dobra, zdemontujemy sobie ten regulator. Moi drodzy, i teraz taka moja uwaga. Nigdy, przenigdy nie odpalajcie silnika z włączonymi światłami, a w ogóle nie odpalajcie silnika z wypiętym regulatorem, bo spalicie sobie wszystkie żarówki, które tam pracują. Powiem tak, to jest regulator napięcia, który wygląda identycznie w dwusuwie i w czterosuwach. Do dwusuwa takiego jak ten regulator napięcia musi być odpowiedni. Do czterosuwa z silnikiem GY6 wygląda identycznie, lecz ma inne parametry. Do czterosuwowego silnika 139 FMB jest identyczny z wyglądu, ma czarną kostkę, ale ma również inne parametry. I są jeszcze silniki 139 FMB z dwoma cewkami, do których moduł wygląda również identycznie i nie pasuje do takiego dwusuwa, ale też ma inne parametry. Więc moi drodzy, czasem jest tak, że kupujecie regulator napięcia. Ktoś go gdzieś tam wystawia na Allegro, jakiś sprzedawca, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co robi, co sprzedaje, bo kupuje sobie to, co jest w hurtowni i myśli, że to pasuje do wszystkiego, bo 4T i 2T ma takie same regulatory. Więc nieświadomie wprowadzają ludzi w błąd, ludzie składają reklamacje. Jak wiecie, na części elektrycznej nie ma nigdzie zwrotu, więc jest naprawdę problem, można walczyć z wiatrakami, dlatego takie regulatory w sklepach niewiadomego pochodzenia kosztują czasami 9 zł. Nie wiem dlaczego, ale dobra. U mnie cena jest inna, możecie sprawdzić to w sklepie internetowym i każdy regulator, który kupicie do danego modelu silnika, będzie pasował na 1000%, bo mam to sprawdzone, a biorę ze źródła sprawdzonego. Gdzie i zawsze jak kupię, wszystko się zgadza. Więc ja teraz idę poszukać regulatora do silnika dwusuwowego. Jeszcze są takie regulatory do silników dwusuwowych z takimi płaskimi kostkami, które mają również inne parametry. Ale jakby podłączyć, to też by pasowało. Z tym, że pamiętajcie, musi to być do dwusuwa. Czasem jest tak, że się kupuje do dwusuwa, a sprzedają wam z czterosuwa, bo o tym nie wiedzą. Dobra, to by było na tyle. Tak, moi drodzy, zamontowałem regulator odpowiedni do tego modelu silnika i układu ładowania. I teraz pokażę wam, jaki jest tego efekt. Sami stwierdzicie, że efekt jest żaden. Mamy 12,6 V na samym akumulatorze. Widać to tutaj. Muszę sobie zmodyfikować to ustrojstwo, bo to fajnie widać w kamerze. Nie trzeba tam z miernikiem latać. 12,6. Uruchamiamy silnik, zobaczymy, jak go z ładowaniem będzie. Jak widać, ładowanie mamy 13,2 V, mamy nawet doładowany akumulator 12,9, 12,8, więc mamy ładowanie. Jak widzicie, wystarczyło odpowiedni regulator zamontować i okazało się, że... Może tak, żebyśmy się widzieli, przepraszam. Żeby ładowanie zaczęło działać. Można by się pokusić tu o jeszcze jedną rzecz, bo moim zdaniem tutaj jest jedna nieprawidłowość. Moi kochani, to muszę wam to zademonstrować na regulatorze. Zbliżenie sobie zrobimy, żeby było widać regulator napięcia i jego elektrykę. Jak widzicie, mamy tutaj podłączony regulator napięcia, ale według mnie, tylko według wszystkiego, co jest, powinno być zgodne, jest tutaj nieprawidłowość, ponieważ żółty przewód powinien być tutaj obok czerwonego. Więc zamienimy te przewody, zobaczymy, co jest, co będzie, jak to się będzie zachowywało.
Ja sobie tutaj przewody odbezpieczę. I zamienimy je miejscami, bo tak to powinno być. Na razie tak włożymy po skórze i zobaczymy, jak będzie wyglądało. Ładowanie było, ale widzieliście, jak długo trzeba było czekać i jaki ten przyrost napięcia był powolny. Więc teraz włączamy, uruchomimy silnik, zobaczymy, jak teraz będzie wyglądało. Od momentu uruchomienia silnika. Okej, gdzie mam ten mierniczek nasz? Tutaj. Okej. Tu jest nasz mierniczek. Widzimy, jest 12,7 V. Uruchomię silnik, zobaczymy. Prawidłowe ładowanie 14,4 V. Po prostu ktoś już wkładał łapy tam, gdzie nie trzeba. Ja to mówię zawsze otwarcie. Mój tata zawsze mi mówił, o, to jest, że tak powiem, akt drugiego planu, ktoś go nazwał. Naprawiacie? Naprawiamy. Mój ojciec zawsze mówił, gdzie te łapy wkładasz? Tak więc ktoś włożył łapy i zamienił te kable, bo już nie wiedział, co zrobić, no i taki był problem. Oczywiście ten regulator nie działa, oddaję go klientowi. Założymy sobie cały przód, ładowanie mamy. Nie wiem, czy klient będzie chciał ten akumulator prawidłowy. I jeszcze jedna rzecz. Jeśli klient będzie chciał ten akumulator mieć zamontowany, oczywiście na regulator ode mnie nie dostaje gwarancji. Z racji tego, że ten akumulator wymaga całkiem innego prądu ładowania, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest akumulator przeznaczony do tych celów. Można sobie coś testować do elektrycznego pojazdu jak najbardziej, ale nie do pojazdów spalinowych. Moi drodzy, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o testowanie tego układu zapłonowego. Wiecie, jak to robić. Ja pracuję nad czymś takim jak przyrząd do sprawdzania właśnie tych statorów, że będzie kostka do wpięcia, pyk, wpinacie sobie kosteczki i sprawdzacie sobie, czy Wam to działa. Ale to jeszcze długi czas do tego, aż to skończę. Jeśli film się podobał, oczywiście, moi drodzy, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół, macie prawo. Możecie również wspierać nasze konto, jest przycisk pod filmem, wesprzyj nasze konto. Numer konta bezpośrednio również jest podany, jeśli ten film Wam pomógł. Każdy datek dla nas jest ważny. Zbieramy pieniążki na rozwój kanału, to znaczy sprzęt do nagrywania. Wiadomo, wszystko się zużywa, starzeje, lepsza kamera by była potrzebna, jakieś oświetlenie, jakiś mikrofon, może jakiś mikroport, żeby nie trzeba było tutaj latać do tego mikrofonu i Wam gadać, żebyście wszystko słyszeli, jeśli się to będę gdzieś poruszał. Dobra, moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mamy wrzesień, jest chłodno, w sobotę ma być ciepło, ale na pewno na maszynach pojeździcie. Lewa w górę. Pozdrawiam.